Państwa spotkanie tutaj jest poświęcone historii Solidarności Kościoła, prawda? Taka jest tematyka, tak? Tego całego Państwa konferencji. Także na koncert złożą się piosenki z kilku epok. W pierwszej części będzie nawiązanie do tych tutaj dwóch panów, którzy są patronami całego przedsięwzięcia, dwóch wspaniałych Polaków, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, których zasługi dla niepodległości są niepodważalne. I myślę, że jest bardzo dobrze, że w tej chwili coraz bardziej są doceniane. Poruszymy tematykę też Solidarności i Kościoła, czyli walki Polaków o niepodległość w latach 80., kiedy Kościół był ostoją właśnie opozycji i dawał schronienie wielu opozycjonistom, nawet tym, którzy później po latach się od tego Kościoła odwrócili i ten Kościół czynnie zwalczali, ale w latach 80. właśnie ten Kościół w Polsce był ostoją polskości. A zakończymy koncert paroma piosenkami Jacka Kaczmarskiego, najwybitniejszego barda Polski, nie tylko barda Solidarności, ale wielkiego poety, wielkiego twórcy. I wierszami Zbigniewa Herberta, do których Dominika napisała muzykę, ponieważ w latach 80. zarówno Jacek Kaczmarski w pieśni, jak i Zbigniew Herbert w poezji, którą przybliżał Przemysław Wintrowski, partner sceniczny Jacka Kaczmarskiego, bardzo silnie funkcjonowały w świadomości i dodawały otuchy. To rozpoczniemy taką krótką refleksją na temat polskiej niepodległości, czyli dróg do niepodległości, bo różnymi drogami można chodzić. Piłsudski i Dmowski mieli, ja nie chcę Państwa pouczać, bo zapewne orientujecie się w tym dużo lepiej ode mnie, mieli dwie różne koncepcje ideologiczne, a także różne metody działania. Natomiast spotkali się obydwaj w miejscu Polska i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że Roman Dmowski jest nie mniej zasłużony dla sprawy polskiej niż Józef Piłsudski. Od lat się spieramy, Piłsudski czy Dmowski, komu zawdzięczamy odrodzenie Polski? Który z nich w strategii miał celniejszą myśl, byśmy niepodlegli świętowali dziś? A ci, co poświęcali się, powtarzali, że do niepodległości wiedzie wiele dróg. Dobrze byś najprościej do niej dotrzeć mógł, nawet jeśli twoja droga kręta jest, będziesz zdawał w bojach patrioty test. Do niepodległości dotrzesz z wielu stron, w każdej miejscowości zabrzmi zwierzy dzwon. Dotrzesz z prawej strony, z lewej może też, bądź nieustraszony, walcz i w Boga wierz. Bądź nieustraszony i świadectwo daj, jak szanować kraj, jak bić się o kraj. Do dzisiaj wyników końcowych nie znamy, sporu romantyków z pozytywistami, lepszy serca poryw czy codzienny trud łączy te wybory, polska wiara w cud. A ci, co narażali się, powtarzali, że do niepodległości wiedzie wiele dróg. Dobrze byś najprościej do niej dotrzeć mógł, nawet jeśli twoja droga kręta jest, będziesz stawał w bojach patrioty test. Do niepodległości dotrzesz z wielu stron, w każdej miejscowości zabrzmi zwierzy dzwon. Dotrzesz z prawej strony, z lewej może też, bądź nieustraszony, walcz i w Boga wierz. Bądź nieustraszony i świadectwo daj,
jak szanować kraj, jak bić się o kraj. Choć często mnożymy wewnętrzne problemy, po polsku myślimy, po polsku czujemy, bo łączy nas przecież wspólnota duchowa. Polacy wiecie, jak polskość zachować, a jeśli znowu będzie źle, powtórzymy, że do niepodległości jedzie wiele dróg. Dobrze byś najprościej do niej dotrzeć mógł, nawet jeśli twoja droga kręta jest, będziesz zdawał w bojach patrioty test. Do niepodległości dotrzesz z wielu stron, w każdej miejscowości zabrzmi zwierzy dzwon. Dotrzesz z prawej strony, z lewej może też, bądź nieustraszony, walcz i w Boga wierz. Bądź nieustraszony i świadectwo daj, jak szanować kraj, jak bić się o kraj. Bądź nieustraszony i świadectwo daj, jak szanować kraj, jak bić się o kraj. Refleksja nad polską niepodległością prowadzi do tego, że niezależnie od układów międzynarodowych, które bardzo często nam pomagają tę niepodległość walczyć, a potem zachowywać, a czasem przeszkadzają, to jednak bardzo wiele zależy od nas samych. Jeżeli my nie potrafimy walczyć o swój honor, o swoją ojczyznę, to nic z tego nie wychodzi. I stąd taka piosenka na samych siebie zdaje. Czekanie na łaskawość świata i odwrócony układ sił, to nie jest honor dla Polaka. Polak nie będzie w klatce gnił. Nigdy nie pojmie tego Zachód, co wiecznie Rosji chce się bać, że dumny Polak, choćby w strachu, zawsze spróbuje z kolan wstać. Bóg, co świat stworzył i poruszył, nie dał nam niewolniczej duszy. Na samych siebie zdani rzucamy los na stos, na bój zdecydowani. Przyjmiemy każdy cios, pokonać obce wojska, to legionowy cel. Niech żyje wolna Polska, od Karpat aż po Hel. Niech żyje wolna Polska, od Karpat aż. Trzeba o wolność walczyć czynem, nie tylko o wolności śnić. Pomiędzy Moskwą a Berlinem nie da się bez problemów żyć. Co do Francuzów i Anglików, przekonaliśmy się nieraz, że przeceniamy sojuszników, gotowych do zdradzenia nas. A Bóg w powściągliwości Bożej tylko od święta nam pomoże. Na samych siebie zdani rzucamy los na stos, na bój zdecydowani. Przyjmiemy każdy cios, pokonać obce wojska, to legionowy cel. Niech żyje wolna Polska, od Karpat aż po Hel. Niech żyje wolna Polska, od Karpat aż po Hel. Na samych siebie zdani rzucamy los na stos, na bój zdecydowani. Przyjmiemy każdy cios, pokonać obce wojska, to legionowy cel. Niech żyje wolna Polska, od Karpat aż po Hel. Niech żyje wolna Polska, od Karpat aż po Hel. Niech żyje wolna Polska, od Karpat aż po Hel. Niedawno mieliśmy rocznicę Wielkiej Bitwy Warszawskiej.
Dużo mówiono o legionach, dużo mówiono o wielkim sukcesie Józefa Piłsudskiego. Troszeczkę przy tym mniej mówiono o generale Rozwadowskim, a przecież to on był mimo wszystko autorem obrony i jego zasługi są niepodważalne. Natomiast dużo mniej się niestety mówi o Błękitnej Armii, generała Hallera. I stąd piosenka, nawiązująca oczywiście tutaj do świetnych postaci, które są, o tym, jak Błękitna Armia, która powstała z pieniędzy amerykańskich i Polonii, utworzona we Francji, przyjechała przez Niemcy do Polski i dokonała wielkich czynów w walce o niepodległość, zarówno o jej przede wszystkim utrzymanie tej niepodległości, czyli walki na froncie wschodnim. Z ziemi francuskiej do Polski wracała armia błękitna, gotowa na obowiązki, uzbrojona i bitna. Wracała po serii debat z emigracji dalekiej, w kolorze nieba, pod ojczyznę opiekę. Niepodległa Polska trwa w opowieściach o bohaterach, które każdy Polak zna. I obu błyszczy łza, i go duma z przodków rozpiera. Tam na zawsze miejsce ma, tam na zawsze miejsce ma błękitna. Kazano Polakom koleją pokonać, zbroją transportowaną w zaplombowanych wagonach. A oni do kraju jechali, szansy nie lekceważąc, by niepodległość ocalić przed bolszewicką zarazą. Niepodległa Polska trwa w opowieściach o bohaterach, które każdy Polak zna. I mu obu błyszczy łza, go duma z przodków rozpiera. Tam na zawsze miejsce ma, tam na zawsze miejsce ma błękitna armia Hallera. Wyszkoleni wszechstronnie, umieli tak uderzyć, że zapamiętał budionny szturm błękitnych żołnierzy. Spoglądał Bóg łaskawie, jak ostre polskie szable wycinały plugawe, czerwone plemię diable. Niepodległa Polska trwa w opowieściach o bohaterach, które każdy Polak zna. I mu w oku błyszczy łza, i go duma z przodków rozpiera. Tam na zawsze miejsce ma, tam na zawsze miejsce ma. Padołu krwi i łez, na niepodległości reducie miejsce dla wszystkich jest. Tyle rysu historycznego z wojny, z obrony polskiej niepodległości w 20 roku, 19, a teraz przejdźmy do tematu głównego, Solidarność i Kościół, walka Polaków o niepodległość. Na początek bym zaproponował dwie piosenki, znaczy dwa wiersze takiego działacza opozycyjnego ze Śląska, Jacka Okonia, który w 82 roku, sam będąc represjonowany za działalność Solidarności, napisał dwa wiersze. Pieśń skazańców i górnikom z kopalni Wujek, one traktują właśnie o tych zbrodniach pierwszych miesięcy stanu wojennego. Dominika. Czy pan Jacek napisał nie tylko te dwa wiersze, tylko bardzo dużo wierszy, ale ja miałam przyjemność poznać go osobiście i te dwa wiersze właśnie wręczył, żeby mnie umuzyczniła, i od wielu lat te piosenki wykonuję przy różnych okazjach.
Pieśni skazańców. Jakie jutro powita nas słońce, bladym świtem jak ciało bez krwi, czy ciało złożymy pod kopcem z kielmem brzozy splecionym na krzyż, czy ciało złożymy pod kopcem z kielmem brzozy splecionym na krzyż. My nie znamy godziny ostatniej, tylko chwile koszmarne jak sny, tylko gardła zaschnięte od pragnień, wyszeptanych z uśmiechem przez łzy. Tylko gardła zaschnięte od pragnień, wyszeptanych z uśmiechem przez łzy. Ale wiemy, co znaczy nadzieja w naszych sercach pękniętych na pół, i pójdziemy, gdzie święci się śmieją, niosąc ciała dziurawe od kul. I pójdziemy, gdzie święci się śmieją, niosąc ciała dziurawe od kul. A pod nami nie będzie już ziemi, tylko butów wojskowych zły tak. Myśmy chcieli ojczyznę ocalić własnym życiem rzuconą pod bat. Myśmy chcieli ojczyznę ocalić własnym życiem rzuconym pod bat. Jeszcze jeden wiersz, tym razem poświęcony górnikom. Zbrodni komunistycznej w kopalni Wujek, tam w grudniu 1981 roku. Górnicy stawili opór i siły milicyjne użyły broni. Zginęło 9 górników. Słuchajcie, to ja mówię zastrzelony Polak. Odebrano mi życie i mój hełm górniczy. Krwawiącymi ustami do mych braci wołam, którzy myślą dziś o mnie na więziennej pryczy. Szedłem z dwiema pięściami przeciw karabinom. W domu dzieci czekały, żeby mnie zobaczyć. Opowiedzcie im kiedyś, jakich ojciec zginął, za co życie swe oddał i swój hełm utracił. Opowiedzcie im kiedyś, jakich ojciec zginął, za co życie swe oddał i swój hełm utracił. Jestem z nimi i z wami uwięzieni bracia. Wiem, że Polska nie zginie, póki wy żyjecie. Jestem z Polską, co krwawi, ale nie rozpaczam. Kamienami spętana, samotna na świecie. Nim zasiniecie na pryczach, pomódlcie się za mnie. Jak się modlił Pan Jezus wśród nocy u Grójca, a mój hełm przestrzelony zawieście na bramie, gdzie mi życie zabrano, a mym dzieciom ojca. A mój hełm przestrzelony zawieście na bramie, gdzie mi życie zabrano, a mym dzieciom ojca. A mój hełm przestrzelony zawieście.
piosenka jest oparta na autentycznym wydarzeniu, autentycznych postaciach. Troszeczkę jest zmieniona. Natomiast, ponieważ nie można wprost opisywać niczego życia, natomiast dotyczy kwestii metod walki z komunistami po wprowadzeniu stanu wojennego. Były dwie koncepcje. Była koncepcja bezpośredniego starcia i była koncepcja po prostu walki, zwyciężania zła dobrem. I tutaj właśnie Kościół katolicki tak prezentował. I ta piosenka opowiada właśnie o spotkaniu dwóch kolegów z klasy sprzed lat, którzy już jako dorośli ludzie się spotykają przed wprowadzeniem stanu wojennego i po wprowadzeniu stanu wojennego. Jeden jest takim świeckim konspiratorem, a drugi jest księdzem katolickim. I rozmawiają na temat dwóch różnych koncepcji właśnie walki z komunistami. Ksiądz Kapela. Zimą, gdy hunta Jaruzelskiego zaprowadziła naród pod ścianę, spotkałem się ze szkolnym kolegą, co z powołania był kapelanem. W cuchnących bolszewizmem procesach krzywdzono setki niewinnych osób. Mówię, żebym komunistów wieszał, a ksiądz mi odpowiedział w ten sposób: najgorszym wrogom śmierci nie życzę i nie dam się przez nienawiść złamać. Umiem nadstawiać drugi policzek, choćby się pięść zaciskała sama. Komunistyczna ideologia jest czystym złem, duchową pustynią, ale ja proszę o łaskę Boga dla tych, co nie wiedzą, co czynią. Płaczę nad losem zamordowanych górników z Wujka i biednych rodzin i jestem, modląc się, przekonany, że Bóg cierpienie im wynagrodzi. Pocieszam chorych i uwięzionych, muszę im pomóc przytrzymać wiarę. Niechaj ich Bóg od rozpaczy chroni, moją parafią, szpital i areszt. Po paru latach znów się spotkałem z moim sutannie szkolnym kolegą, kiedy pociągiem nocnym jechałem na wielki pogrzeb księdza Jerzego. Widząc mnie, Pismo Święte odłożył, a że chwilowo był pusty przedział, spytałem, co czuje sługa Boży wobec tej zbrodni, a on powiedział: dobrym zwyciężać zło nie jest prosto, zwłaszcza w okresach domowych wojen. Jerzy Solidarności, apostoł, dawał świadectwo do śmierci swojej. Za to komunistyczni zbrodniarze porwali go i torturowali. Pewnie ich Bóg surowo ukaże, gdy stanął przed nim bezbronni cali. Ja odrzucałem zawsze nienawiść i teraz nie zmieniam stanowiska, a kiedy wściekłość mnie w gardle dławi, do serca oburącz krzyż przyciskam. W czasach, gdy mordowani są księża, niełatwo świat postrzegać na chłodno, lecz tylko ten prawdziwie zwycięża, kto w trudnych chwilach zachowa godność. Jak boleśnie brzmi pieśń nad warszawskim Żoliborze, o ojczyźnie skąpanej we krwi. Ty ją słyszysz, Boże. Druga piosenka dotycząca stosunków Kościół Solidarność, Kościół Opozycja, a Kościół też
i Służba Bezpieczeństwa. Każdy ksiądz miał założoną przez bezpiekę teczkę i był inwigilowany. Większość księży dało wspaniałe świadectwo, nie dało się złamać przez komunistów. Niestety pewien taki odsetek dał się złamać przez komunistów. No ale skoro wśród 12 apostołów zdarzył się Judasz, to jeden na 12 może się zawsze trafić. A opowieść będzie o ojcu i synu Zubę, ponieważ niektóre zawody są w Polsce dziedziczone, nie tylko zawód lekarza czy prawnika, ale także pracownika Służby Bezpieczeństwa tak był dziedziczony. I ojciec był pracownikiem bezpieki i syn był pracownikiem bezpieki i oni zajmowali się inwigilacją kościoła. Też jest opowieść prawie że autentyczna. Ojciec przez trzy obozy przeszedł, poznał najgorsze świata ścieki. W głowie miał tylko trzecią rzeszę, idąc pracować do bezpieki. W urzędzie ludzi sam katował, by zeznawali nieciekawie. I mówił, że dziś pięść ludowa uderza wrogów w słusznej sprawie. Syn chciał podążać ojca śladem, więc także trafił do organów. I dobrze dawał sobie radę, tropiąc agentów Watykanu. Tym resortowym określeniem nazywał księży katolickich. Ubecki syn, co z poświęceniem z religii czyścił kraj laicki. Obaj związali się z bezpieką, dobrze płacili im czerwoni. Zepsute jabłko niedaleko musi od chorej paść jabłoni. Księża wspierali Solidarność w ramach swej duszpasterskiej pracy. Więc ich ze złością ordynarną upokarzali bezpieczniacy. Donosy i insynuacje, bluskwy w kościołach zakładane. Obyczajowe prowokacje, tak działał czwarty departament. Gdy się niedzielny obiad kończył i matka kawę podawała, wtedy syn konsultował z ojcem metody prewencyjnych działań. Ojciec narzekał, że niestety wygodniej było za Stalina, gdy grube kawałki kastety tworzyły do konwersacji klimat. Obaj związali się z bezpieką, dobrze płacili im czerwoni. Zepsute jabłko niedaleko musi od chorej paść jabłoni. Aż kiedyś zasłabł starówek, co się z wieńcówką od lat zmagał. W szpitalu zaś wydusił studem, synu zawołaj księdza, błagam. I syn mu księdza przyprowadził, gdy ojciec drżąc wspominał bliskich. Długo szeptali obaj braci, nazajutrz było już po wszystkim. A syn pracował w służbach dłużej, z ojca gestem się nie wychylił. Przetrwał kontrolowaną burzę, gdy popiół łóżkę topili. Odszedł ze służby w 2000 z emeryturą znakomitą. I przy kominku tonem wdzięcznym chwalił trzecią Rzeczpospolitą. Obaj związali się z bezpieką, dobrze płacili im czerwoni. Zepsute jabłko niedaleko musi od chorej paść jabłoni. Kończąc temat Solidarności bezpośrednio i walki o niepodległość, myślę, że należy wspomnieć bardzo ważną piosenkę z czasu stanu wojennego. No i wcześniej, też lat 70. były takie pieśni, które towarzyszyły Polakom bardzo wiernie. Jedną z nich była piosenka Mury Jacka Kaczmarskiego. Drugą była piosenka Żeby Polska Jana Pietrzaka. Trzecią piosenką był taki wiersz Ernesta Bryla z muzyką Włodzimierza Korcza, A te skrzydła, które śpiewała Danuta Rin. A te skrzydła połamane, to zostało później zresztą użyte w programach Solidarności w 1989 roku podczas wyboru do Sejmu Kontraktowego.
Ale była też taka piosenka z Gdańska z 1971 roku, która opisuje zastrzelenie Zbyszka Godlewskiego, jednego z robotników, 17 grudnia 1970 roku podczas Czarnego Czwartku w Gdyni. Autorem tekstu z początku była postać nieznana, a teraz się okazuje, że był to Krzysztof Dowgiało. Muzykę komponowało kilku kompozytorów. Pierwszy był Mieczysław Cholewa, a drugim był taki kompozytor chyba Korzyński, o ile dobrze pamiętam, Andrzej Korzyński. I jego wersja została później wykorzystana w filmie Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza. Tam to śpiewa Krystyna Janda w towarzystwie Przemysława Gintowskiego, Jacka Kaczmarskiego. I myślę, że ta piosenka, ona była często puszczana z głośników podczas demonstracji w latach 82-83. I tą piosenką może przejdziemy do kolejnego bloku, który będzie poświęcony Jackowi Kaczmarskiemu i którzy właśnie wykonywali z Przemkiem Gintowskim wspólnie z Krystyną Jandą tę piosenkę. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Kieloni, dzisiaj milicja używa broni. Dzielniśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw pankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie trucha. Janek Wiśniewski padł, kuczą petardy, ścierą się gazy, na robotników sypią się razy, padają starcy dzieci, kobiety. Janek Wiśniewski padł. Jeden zraniony, drugi zabity, krwi się zachciało słupskim bandytom. To partia strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł. Krwawy kociołek do kat Trójmiasta, przez niego giną dzieci niewiasty. Poczekaj draniu, my cię dostajem. Janek Wiśniewski padł. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domów, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Także wspomnieniom o czasach, czasie stanu wojennego, właśnie w wspomnieniach nie może zabraknąć najwybitniejszego artysty tamtych czasów, ale myślę, że jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, czyli Jacka Kaczmarskiego. Zwanego bardem Solidarności, ale przecież był to wielki poeta. Jego twórczość świetnie wpisała się w tamte czasy, ale przecież była to wielka twórczość literacka. Jacek Kaczmarski korzystał w swoich inspiracjach też. Każdy artysta ma swoich mistrzów. Jacek Kaczmarski miał kilku. Pierwszym jego mistrzem był Włodzimierz Wysocki, rosyjski pieśniarz, bard, aktor, zmarły podczas olimpiady w Moskwie w lipcu, 25 lipca 80 roku. Był też Georges Brassens, słynny francuski poeta pieśniarz, ale był też, była to Kujawa, autor pieśni bardzo spokojnych, refleksyjnych, takich pisanych w duchu, w klimacie, w ballady rosyjskiej, takiej białej, eleganckiej, przedpierwszowojennej Rosji. Jacek Kaczmarski w swojej stylistyce sięgał przede wszystkim właśnie do Wysockiego, natomiast
Okudżawa też wywarł na niego bardzo wielki wpływ, choć tego nie było widać w twórczości bezpośrednio. Ale kiedy Okudżawa zmarł, poświęcił bardzo piękną balladę pożegnania Okudżawy. Na ile wiary brak gorącej, że jest na niebie jakiś Bóg. Na tyle wiąże koniec z końcem łańcuch u katorżnika nóg. Na ile wciąż nadzieja szarpie, że coś się dla nas w rokach tli. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Piosenka pożegnania piosenką jest utraty. Żegnałem ludzi i zdania, traciłem całe światy i nic nie pozostało prócz tego, co nuci mnie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. Ile przetrwa, co odchodzi, nabite na historii hak. Na tyle zauważą młodzi, że nagle czegoś jest im brak. Na ile ufa młody tureń, niewyczerpany zapas lat. Na tyle mu bezbronną skórę tnie raz po raz bezwzględny blat. Na tyle mu bezbronną skórę tnie raz po raz bezwzględny blat. Piosenka pożegnania piosenką jest utraty. Żegnałem ludzi i zdania, traciłem całe światy i nic nie pozostało prócz tego, co nuci. Tak żegnać całe życie, to wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. Na ile zdolny jest do krzyku, w obronie innych każdy z nas. Na tyle trwa ten kraj pomników, strumieniem podmywany płas. Na ile skory do ofiar jest ten, co bluźnił, pukał i kradł. Wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat. Na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat. Piosenka pożegnania piosenką jest utraty. Żegnałem ludzi i zdania, traciłem całe światy i nic nie pozostało prócz tego, co to wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. Ach, świat przybrzmiały do dźwięku, jakąż melodię wiódł. Już jej nie wskrzesisz ręką, już nie ma tamtych nóg. Już się nie wskrzesisz ręką, już nie ma tamtych nóg. Ach, z tego, czego już nie ma, jakież by mógł być świat. Ale to inny temat, nam już nie starczy lat. Ale to inny temat, druga piosenka pochodząca z
debiutanckiego programu Jacka Kaczmarskiego, z programu Mury, który został napisany w 79 roku. A w 81 roku nawet ukazał się legalnie w Polsce na kasecie. I piosenka nosi tytuł Źródło albo Wąwóz, bo rozmaicie ta piosenka była tytułowana. I też w stanie wojennym towarzyszyła podziemnej Solidarności, ponieważ opowiadała o tym, jak to podziemny lud żyje. Przejdziemy do ostatniej części, czyli wierszy Zbigniewa Herberta, które muzyczniła Dominika. To już 15 lat, prawda jest? Tak, 15 lat temu odważyłam się otworzyć tomik z wierszami Zbigniewa Herberta i wymyślić o nich muzykę. Paru osobom się to spodobało, rodzinie Herberta także. No i przez 15 lat już jeżdżę, śpiewam. Zanoszę, gdzie się da tę poezję. Trochę uczniów zna te wiersze jako piosenkę i dzięki temu pierwszy raz
udało się im dotrzeć w ogóle do poezji Herberta dzięki temu, że sobie go śpiewali. Także to jest dla mnie duży sukces. Dzisiaj zaśpiewamy 17 września jako pierwszy wiersz. Wiersz Guziki poświęcony zbrodni katyńskiej. Thank you.
dwie krople. Rzecz dzieje się być może podczas powstania warszawskiego, w jakiejś piwnicy, w jakiejś kamienicy, a może gdzie indziej. Trzeba. Bardzo ważny dla wielu, na szczęście, młodych ludzi. Jest on dzisiaj pewnym dekalogiem, tak? Drogowskazem. Ale dekalogiem to przekazań bardziej, właściwie zbiorem zasad. Czyli tak jak zachować godność w czasach łatwych, ale też w czasach trudnych. Jest to po prostu opowieść o tym, że zawsze można zachować człowieczeństwo. Przesłanie pana Kogito. Sztandarowy wiersz Zbigniewa Kuberka.
duszy. Oni wygrają. Pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą brudę, a kornik napisze twój płacony życios i nie przebacza. Zaiste nie w twojej mocy przebaczać mi tych, których zdradzono w świecie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej, oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany. Starej gleniałej aureoli.
zaznaczenie. Nie, teraz na zakończenie będą piosenka. Będzie piosenka Mury. Piosenka Mury jest bardzo ważną pieśnią. Jacek Kaczmarski napisał ją na podstawie pieśni katalońskiego barda Luisa Liaka. Piosenka w oryginale nazywa się L'Estaca. Natomiast Jacek Kaczmarski poznał tę piosenkę z opowieści. Ktoś mu ją przetłumaczył i on postanowił nie tyle dokonać poetyckiego tłumaczenia na podstawie tego, co usłyszał od tłumacza, tylko napisać swoją własną wersję, a nade wszystko opowiedzieć chyba o Luisie Liaku, ale także stworzyć głębszą metaforę, czyli o obecności artysty w świecie, a zwłaszcza w świecie targanym rewolucją, pożarem dziejów. I fenomenem tej piosenki jest to, że wszyscy powtarzali refren "Wyrwij murom zęby krat", traktując to jako piosenkę walki, a tak naprawdę jest to pieśń o samotności i o tym, że najpierw się jest tym motorem rewolucji, a później się jest przez tą rewolucją pożartym i zwycięzca staje się często jej ofiarą, a na czele znowu stają dyktatorzy. Tak bywa. I nie jest to tylko właściwość polska. To dotyczy wszystkich rewolucji i wszystkich artystów, którzy biorą w niej udział. Mury. Także był.
dużo optymistycznie o tym, że nie giniemy. I to będą słowa z Zbigniewa Herberta oczywiście. Na fali ślad swój zostawili, w głąb morza spada wtedy muszla, piękna jak skamieniałe usta. Ci, którzy szli piaszczystą drogą, ale nie doszli do okiennic, chociaż już dachy było widać, w dzwonie powietrza mają schron. A którzy tylko osierocą wyziębły pokój, parę książek, pusty kałamarz, białą kartę, zaprawdę nie umarli cali. Szept ich przez chaszcze idzie tapet, w suficie płaska głowa mieszka. Z powietrza woła na ziemi zrobiono raj, ich anioł wiatr rozetrze ciało w dłoń. Będą po łąkach nieść się tego świata. Będą po łąkach.